Siemanko moi drodzy. Witam was w poniedziałek w tej niekoniecznie przyjemnej aurze. Chociaż dla kobierów to jest fajna pogoda, bo idzie więcej zarobić. O. Uber, Wolt, wszystko naraz dzwoni. Co Wolcik oferuje? Carrefour Podgórska za 10 zł. Nie po drodze. Bar Kormoran wpadł. Kurde, kto o 10 obiad zamawia? Nie za wcześnie? W ogóle coś się pozmieniało. Ja nie wiedziałem, że jak wbija awarię, to wywala mi bloki z kolejnego dnia jeszcze. Zawsze było tak, że traciło się możliwość jazdy w ten dzień, w który się zgłosiło awarię. A teraz jeszcze dodali kolejny dzień. W tych godzinach, które miałeś zarezerwowane. Procent dopadu. No właśnie. Nie zaczęło godzić informacji dzisiaj. 10 minutes later. Który numer? CF. 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 Proszę podjeżdżać. Dziękuję, do widzenia. Nie wiedzą, czy podpisać umowę. Obrońcu Modlina. Kto zamawia obiad o 10, ta? Bo akurat trwa jakaś budowa. Panowie z budowy się trafili. 30 chłopa. No i troszeczkę musiałem poczekać. Ale już wszystko mamy, lecimy. Nie no, ale pogoda lux torpeda. Tak to ja mogę jeździć. Dociągałem te szprychy. Ja to się w ogóle bałem je dociągać tak, żeby one były tak naprężone mega, bo byłem pewien, że pęknie. Wczoraj zaryzykowałem i udało się je dociągnąć tak, że są dobrze naprężone, ale rozcentrowałem koło przez to. Agawa firma. Halo, dzień dobry, ja przyjechałem z dostawą, z jedzeniem, jestem pod Miedzią. Tak jest, tak no. Dobra, dzięki. Dzień dobry. Dzięki również, do widzenia. Stwierdziłem, że stanę chwilę, nie będę jeździł marnował baterii. Poczekamy na jakieś zamówienie. No. Tylko geniusz Darek nie zamiast stanąć gdzieś w miejscu, gdzie może wpaść jakieś zamówienie, to stanął na zadupiu. Dobra, jadę gdzieś w stronę Kazimierza może. Widzę, że na Uberze się mistrzejowice świecą 4 dolarami. Grzeguszki, Olsza, Centrum,
po 3. Aha, zaczyna się. Rozbieranie kuteczek. Nadal cisza. Przycięli trochę te chwasty. W końcu. Jadę sobie paczkę z paczką, a tu odebrać. No jesteś z Volta. Z Haldi. Właśnie miałem mówić, że pora obiadowa to może Haldi. Odbiór za 6 minut. To Gejda akurat sobie odbiorę. Miejsce, asyst 1. No i Uber też dzwoni oczywiście, jak odbieram Voltę. Dobry, 584. Nie do wiary, jedno za drugim. Jak jeździłem pół godziny bez celu, to nic nie wpadało. Następny z Kazimierza. To Haldi się dopiero otworzyło o 12. Dziękuję. Na Dąbską. To lecimy wzdłuż Wisły. Halo, koleżko. A, to tylko się na weekend odsuwa. No, wrócę, zjem obiad, podładuję trochę baterię, zrzucę sobie to nagranie teraz. Aż wiele tu się nie nagrało. I pojedziemy na drugą baterię. Liście lecą z drzew, liście lecą z drzew. Ale ten czas zapierdziela. Ludzie mówią, że po 18 zatupca. A po 30 to już w ogóle. Zaczyna się pogoda. Na chuj jak się ubrać. Miało padać. Wziąłem kurtkę przeciwdeszczową. Mam w plecach. Miało być chłodno. To grzeje tym słońcem teraz. Thank you.
dobry. Proszę bardzo, do widzenia. Jest następny. Coś się aplikacja zmieniła. Odbój za 4 minuty. Fajne. Mi się coś wydawało, że coś jest inaczej. Lokal od strony ulicy pomiędzy ubezpieczeniami Ergo Hestia a żłobkiem Raj Maluszka. Pierogi z cielęcinami, kurkami. Okraszone się nazywa restauracja. Zamknęli mi bramę. Coś się zaczyna dziać. Ciekawe, czy to chwilowe, czy w sumie teraz już taka trochę bardziej obiadowa pora niż przedtem. No, wytupcyły. Dobra. Ja mam volta 400. Dostawa za 10 minut. Fabryczna jedyna. Poskracałbym coś tu w lewo, ale dbajmy coś o ten rower. Jak jest możliwość niewiele dłuższą trasą jechać po ścieżce rowerowej, to jedźmy tą ścieżką, a nie po krawężnikach. Ja żem odwalił. Fabryczna to jest od brzegu rzeckiego, a nie od Mogilskiego. Ja pierdzielę. Dobra. To przelecimy tutaj tym. Nullo. Fajnie, temperaturka odpowiednia, kamerka się nie przegrzewa. Halo, dzień dobry, pan co ja z Volta przyjechałem. Jestem pod 1A, pod wejściem B przy obrotowych drzwiach. To jest tutaj? Dobra, dzięki. Dzień dobry. Proszę bardzo. Dzięki wielkie. Dzięki, do widzenia. Wzajemnie. Do widzenia. I następne. Co tu się dzieje? Jedno na drugim. Bistro Antidotum. Bierzemy. Zaraz się trzeba będzie do powerbanka podpiąć, bo się prąd kończy. Dostawa za 15 minut na Sukienniczą. Kurde, widzowie, poznamy nowe knajpy na tym urlopie. Wezmę tego Ubera, może się uda to szybko dostarczyć. Okay.
kręcić w prawo i do końca iść prosto. Dobrze. Dzięki. Kurde, no mam następny z Volta. Tak fajnie, za 18. No nic, trudno. Teraz tak sypie, że trzeba było się wstrzymać z tym akceptowaniem od razu tego Ubera. Następne zadychę z Volta. Ten Volt będzie cały czas dzwonił teraz. Zaczyna kropić. Gate of India. Gate of India. Dzień dobry. Dzień dobry. B9. Uber B9. B9, tak? B9, tak. Bardzo proszę. Dziękuję. Proszę bardzo. Dostawa na Grzegorzewską 69B. Ale wpadł mi jeszcze drugi odbiór. Z Dietla 33. Dobry, Uber 58. Żeby to się tylko nie rozdupcyło. Masarska 11 najpierw, potem na Grzegorzewską. Wolcik sypał, jak mu odwróciłem jedno, to się obraził, nie daje. Dzień dobry. Proszę bardzo. Dzięki, do widzenia. Trzeba ten plecak złożyć, bo przy tamtym to będzie latać teraz. Kurde, jak tak sypie tymi zamówieniami, to ja bym najchętniej poszedł do domu, podmienił baterię. I od razu leciał dalej. Może wtedy bym sobie nie nagrał materiału, bo baterie wszędzie wyczerpane. Dziecko ma idiota. Dawno, że się nie rozjeżdża w tym rowerze, nie? Ja pierdzielę się, ja mam ten sosik. Sosik ma zupkę w tym plecaku. Został pod drzwiami, zrób zdjęcie. Nigdzie. Idę tu.
odbiór Chińczyka z Mogilskiej i dostawa na osiedle Tysiąclecie, czy tam oświecenie, w każdym bądź razie huta. Tak straszy, tak pokropuje. Jak odjadę 10 km od domu, to zacznie padać. No, karetka przyjechała do budynku, w którym dostarczałem jedzenie. Mam nadzieję, że pan nie dostał obstrukcji. No, skończy się tak, że wyjadę, zacznie padać, jeszcze się bateria skończy. Zobaczycie, na 100% tak będzie. Dobra. 521. Ok, dziękuję. Dziękuję. Ty, ile żarełka. Pięć kilometrów, a to ani baterii w telefonie, a nie chcę się tego powerbanka już podpinać. Ani w rowerze. Tak, pewnie, jeszcze pod wiatr. No mi też pomału paliwa brakuje. Głodnawy się robię. Robionego testa na COVID-a w którymś z tych budynków. Dobry, dzięki. No i na razie prezentuje się to tak. 34 zł na wolcie, na Uberze. 34 na Uberze i 70 na wolcie. Bez napiwków. Czyli 105 zł w 3 godziny. No tutaj dostępne zamówienie jest średnio. No Uber też pokazywał, że Mistrzejowice tutaj 4 dolary. Dobra, trzeba się wylogować. I wracamy pomału. 9 września. Ciekawe, czy Everstar już dał raport miesięczny. Ciekawe, ile tam naliczyli tego podatku. Dobra, rozłączam się na razie. Widzimy się za 3 godziny. 3 hours later. No, pogoda się pogorszyła jeszcze bardziej.
to zamówień nie brakuje. Wpada jedno za drugim. Będę musiał chyba te aplikacje wyłączać, jak już którąś jadę, bo trochę to denerwujące takie pikanie co chwilę. Wpadł mi pierwszy Uberek ze Starowiślnej. Ale poczekałem chwilkę, zobaczyć co Wolcik zaoferuje. No i wpadł Wolt z Ponarki Auszan. Gdzieś na Zakole Wisły, na Zwierzyniecką. No to wybrałem Wolta. I kisnę sobie pomału do Ponarki. Kurde, nie wiedziałem jak się ubrać. Naubierałem tego Ortalionu. Gumioki założyłem. No i tak patrzę w to lusterko i no nie, no jak. Za chwilę zaczęły mnie poty oblewać. Myślę tak, no to jak będę jechał, to będzie fajnie, ale weź tak, wejdź do takiej teraz Ponarki i niech ci powie, że trzeba zaczekać 10 minut. No to masakra. Założyłem kurtkę. Buty takie, które myślę, że najpóźniej przemokną ze wszystkich, które mam. No i krótkie gacie i ja, ahoj przygodą. Nie no dobra, wyłączam tego Ubera. Myślę, że na brak zamówień nie będzie można dzisiaj narzekać, to nie ma potrzeby. A wręcz nawet będzie można przebierać tych zamówieniach. Będę wybierał sobie takie, które mi się podobają. Od razu zrobimy test błotniczy. W sumie jaki ja test zrobię? Jak ja już cały mokry jestem. Nie no, nie jestem w stanie wyłączyć aplikacji, bo co chwilę nowe wpada. Nie? 570 volt? 570. Ten minutes later. Nie widzę, czy to jest. Super, dziękuję. Coś mi tu drugiego wpadło, że mogę dodać do bieżącego, a wezmę. Czemu nie? To nie wiem skąd to. Himalajan. Nie wiem, czy to jest jakiś Himalajan. Dobra, ja to anuluję, bo nie wiem o co chodzi. Jak chcę anulować dostawę, to nie mogę tak anulować, tylko muszę się skontaktować z obsługą. Znaczy z supportem. Ja nie wiem, gdzie jest ten Himalajan. Tu nawet nie mam podanego adresu ani nic.
pozycja do zabrania parcel. Aha, to jest do wzięcia gdzieś z Wierzynieckiej. Dobra, to nie jest w Bonarce. To nie anuluję. Z 15 minut w plecy, ale plus taki, że trochę podeschłem. To co, ja mam dostawę na Zwierzyniecką i odbiór ze Zwierzynieckiej, to ciekawe, czy mam najpierw odebrać, czy najpierw dostarczyć. W sumie to ja mam wykonywać polecenia aplikacji, więc co mi każe, to zrobię. Wszędzie piana płynie po tym mieście. Co jest? Ładne koreczki. Zwierzyniecka podobno skończona. No ja mam nadzieję, że nie musiał po tym błocie jeździć. Skończono. Dobra, ja mam tutaj odbiór chyba 3804. Super, dziękuję. Dobra, dziękuję. Muszę to troszeczkę przerobić, bo mam dwa. Teraz powiększymy, będzie dobrze. Dobrze jest. Dziękuję. Do widzenia. Dobrze jest, tylko ciężki. Felicjanek 16. Tutaj. I tu mamy zostawić Bonarkę. Globo, Volt. Kurde, dobrze, że jeszcze Uber nie powiedziałem. Dobry. Proszę z spodu, bo to się urywasz. Dzięki piękne. Do widzenia. Przemieśnicza 32. Powinienem być niby na miejscu. A ja mam 4 km. Spoko. Namateczne z tym. Czyli wracamy tam, skąd przyjechaliśmy.
już mi się podoba ta aktualizacja tego Volta. Tak mi się coś wydaje, że z Volcikiem zostaniemy na dłużej. Cała zima przed nami. Dobra, buty pomału przemakają. On mnie tu prowadzi skrótem wzdłuż Wilgi. No to nie jest dobry pomysł. Saigon będzie. Normalnie pojadę sobie do Matecznego i Rydlówką. Elegancki byłby skrócik, bo to jest zaraz tam przy wyjeździe. Ale pogoda nie ta. Jest to osiedle tu po lewej stronie. Taka furtka nie do sforsowania. Dobra, jaki numer? No i gdzie? Jest 34, a ja mam pod 32. Dobry. Dziękuję bardzo. Do widzenia. McDonald's Bonarka na Szafranu. Gdzieś w okolice Szafranu. Wariat dobry. Koszulkuj. Se leci. Dziękuję, potwierdziłem. Nienawidzę tego. Pomijając to, że wyglądam jak debil w kurtce i w krótkich spodenkach. To ubiera się przeciwdeszczowo, żeby zbytnio nie zmoknąć. I stoisz, czekasz na tego maczka. Czujesz, jak cię po dupie leje.
kolejne zamówienie, które jest opóźnione 23 minuty. Nie ma kurierów, nikt deszczu jeździć nie chce. Ja sobie będę mógł zapomnieć o jakichś napiwkach, skoro przywożę jedzenie pół godziny po czasie. Ja się z nim żegnamy. Ale on tak powiedział, że pocałował mi kurwa w policzek. Coś chyba pokiczkałem, bo ja mówiłem, że wracam na Mateczny, a ja dostawę mam gdzieś tu na Malborską. Nie ma takiego skrótu? Bez jaj. No nie ma. Zamknięta brama. Ciekawe, czy któryś z moich ziomków jeździ. Czy tylko ja taki podupcony. Jeżdżą chłopaki. Nie ma miękkiej gry. Czterech jeździ. Aha. Ja chciałem unikać błota. Siódme piętro. Dzień dobry. Proszę bardzo. Jeszcze picie. Dziękuję. Do widzenia. Busch Burger z Kalwaryjskiej. Za 19 zł. Proponowało mi jakąś piekarnię za 9 zł z dostawą na Łużycką, ale odpuściłem. Oddalałbym się od domu. No jeszcze za 9 zł w taką pogodę. Nie, to ja już wolę jakiś konkretniejszy kurcik zrobić. No i następny taki wpadł. W ogóle zapotrzebowanie na kurierów jest wysokie. Na zielono się świeci. Więc można wybrzydzać. No, prawą stroną chodzimy, proszę pani. Witam, bo za chwilę będzie się robić coraz chłodniej. Jak wychodziłem, to było 20 stopni. Już jest 17. Jak spadnie do 15, ja będę mokry jeździł. No to słabo. To woda będzie blisko domu. Jak zacznie już zimno robić, to będziemy zwijać. No, teraz tymi długimi spodniami to bym już nie pogardził. W sumie z Kalwaryjskiej do domu niedaleko. Nie wiem, gdzie mam dostawę. Jakbym miał gdzieś po stronę domu, no to wbijam, przebieram gacie i jedziemy. Zobaczymy. Do koreczek. Aha, z British Burger.
A ja mam Bush Burger. Po drugiej stronie ulicy przecież. Tutaj. Na Kobierzyńską. Te okulary chyba ściągnę już. Gówno widzę. Aha, ja to etui na okulary sobie. No Boże, wyciągłem. Skorzystamy z rękawiczki, żeby szkiełek nie porysować. Tylko, że na mokre to ja sobie mogę naciągać. Może się uda. No niestety nie jedziemy w kierunku domu. Dzięki piękne, do widzenia. Zapiekanka, dębniki. No nie no, oddalać się nie będziemy. Coś w stronę domu, bardzo proszę. Plecak sobie zabrać. Ajajaj, mokre siodełko. Street Pizza Truck na Zalesie. No nie w tą stronę, do domu. I się wybredny zrobił, nie? Nie w tę stronę. Tego nie będę robił. Inne mi dajcie. Odczuwam skurcz pewnej części ciała. Nie jest dobrze. Nie jest to łydka. O! 29 zł. 50% dodatku. Za co? McDonald's Bonarka. Oczywiście, że tak, nie trzeba dwa razy powtarzać. Kurcik za trzy dyszki z Bonarki na Witosa. Co, pewnie opóźnione. Ze dwie godziny. Pasuje gdzieś przerwę zrobić. A coś mnie na jedyneczkę ciśnie od tego zimna. Znam takie pewne jedne miejsce, sprawdzone, zimą tamtego roku, w sumie to w tym roku już. Ciekawe, czy te lampki mam na odpowiedniej wysokości ustawione. Przepraszam. Dzięki. Żeby nie oślepiać, bo troszkę je podniosłem. Bez sensu, żeby mi w oponę świeciły.
chętnie bym je jeszcze do góry podniósł. Trzeba to jakoś posprawdzać. Postawię rower i będę kręcił. Dobra, coś mi się wydaje, że zrobimy to i wpadam do domu. Jak mi tak zimno jest, że ja se uda grzeję o baterię, to jest źle. Dobra, a teraz jeszcze chłopaki jeżdżą, czy też nie? Telefon nie działa. Ta, jeżdżą. W domu siedzą, tylko aplikacji nie wyłączyli. Boże, jak ja wyglądam. Serki, zaparkuję się tam. No już za wiele gadać nie będę, bo mi zimno, mokro, nieprzyjemnie jest. Jak ja nie zaleję tego roweru, to będzie cud. O, prawie żabę rozjechałem. Kurde. Idziemy ją zobaczyć. Ty, tylko żebym teraz na nią nie najechał. Gdzie ona jest? Przekumkała sobie już dalej. Tu? Czy to liść? Liść. Może to nie była żaba, tylko wiatr liścia przesunął. No musi być tu przejazd, nie będę dookoła ją. No oczywiście, że jest przejazd. Ciekawe, ile jest opóźnione to zamówienie, że oni płacą 50% więcej. 32 minuty. No to nie tak źle. Kurde, nie działa dotyk. Siódemka.
dobry. Sorry, że takie mokre, to tam jest, nic się nie stało, tylko napadało. Dzięki. Do widzenia. No, muszę tą fabryczną dziurkę jakoś zaszyć, bo próbowałem to kleić, ale się nie trzyma. Wezmę igłę, nitkę zszyję to tu. Ale to przez ten materiał tu przecieka chyba. Maczek Stojałowskiego. Ale z powrotem tutaj. Ja potrzebuję coś w stronę domu. Najlepiej jakby taka wielicka wpadła. Stamtąd maczka wziąć i gdzieś pod chatę, to byłbym happy. McDonald's randomatycznego z dostawą. Kurde, nie sprawdzę. Na szafrano. To wezmę, bo to i tak tam się wracam. Także płacą dużo za dojazd. A dostawa będzie bliska, no i już sobie wrócę do domu. A 18 to nie w kij dmuchał. To się przyda. No, tylko nie będę jechał Nowosądecką, tylko tędy polecimy. Nie no, nie będę zaprzeczał, nie będę ściemniał, że zależy mi na jakimś takim fajnym wyniku, żeby pod film, nie? Wkleić z dwóch wypadów. A że bateria jeszcze jest, no to, no to zrobię, no. Jak będę chory, to i tak już będę. A jak polecę w dół, ty mnie miła ratuj, ty mnie miła ratuj. Gitara, nastrój znów, ra, na, 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 gitara, la, la, la. Wiesz, ile znaczy ten ból i mój, i twój, tu ty polecisz ze mną, ty mnie miła ratuj. O nie. Dobra, chuj, przygoda. Ja wiem, co to jest. Stestujemy lampki od rana. Offroad, offroad kurwa. A miałem już do domu jechać. Ty. Chyba dołem, nie górą, nie? Żebym się nie wracał. Chyba tu. Wiedziałem, że jak urlop będę miał, to będę odpierdolił. Ty. Chuj, nie tu. A może jest tu jakiś przejazd? Nie no, jest. No. Zajebiście tego klocka będę na szlabanem przenosił. O kurwa. Panie.
chociaż przeżegnałbym się, nie? Ten odcinek będzie miał z godziny. No jeszcze nie mówię, bo dzisiaj jeszcze mam ustawowo wolne. Urlop zaczynam od jutra. I się nie okazało, że poleciałem cię jeden raz i przez 2 tygodnie będę na antybiotyku. Będę miał dodatkowe pieniążki, 50% akurat na leki. Razem dosięgniemy gwiazd, choć nikt nie dawał szans. Bądź moją wariatką i pieprzyć banknot. Najważniejsze to zdrowie, ciebie nie może zabraknąć. Dobrze, że zrobili to okienko tutaj na Wadowickiej, bo nie chciałbym się tak ładować do lokalu. Momencik, bo muszę zobaczyć. 253. Nie dzi mordy tak imbecylu. Idzie moje jedzonko. Dobre. Ok. Jeszcze jedno wpadło. Dzień dobry, jeszcze jedno, 2, 5, 4. Okej. Dobrze, jeżeli pan czeka na zamówienie, to zapraszam do środka, jak chcesz. To pan może tam sobie usiąść i możemy tam wydać. Nie będę wchodził tutaj uwalony, poczekam. Dzięki, ale dzięki. Dziękuję bardzo. Rydlówka 31. Właśnie, teraz już w ogóle leje jak ku... Sorry, takie mokre. Nic się nie stało, tylko że deszcz. Przepraszam. Do widzenia. Tak źle wygląda, że mnie Face ID nie poznaje. Dobra. Lecimy z tym drugim. No, puśćcie mnie, bo ja tam do tej bramy. Uff.
ale byle. Ty, właśnie go drzwiami zabiłem. Ej, Genek, żyjesz? Żyję. Całe szczęście. No, u pana też mokry, sorry, ale to też. No, rozumiem. Dziękuję, do widzenia. Dobra, już nic nie biorę. Za 28, 50% dodatku. Ale na klinę, nie ma opcji. Nie ma bata. Wyłącz tą aplikację, bo to jest normalnie to uzależnie. Dobra, kończę. Moi mili, do domu. Podsumowanie będzie na końcu filmu. Ale myślę, że już bez tych napiwków, które jeszcze może płyną, no to ze 220 jest. Siemano. A jeszcze tak nawiązując do tych dodatków, 50% więcej. Ciekawe, czy samochodowi też dostają. Bo wiadomo, skuterowcy nie jeżdżą, rowerzyści nie jeżdżą. Ciekawe, czy taki samochodowy dostaje, no bo on jeździ.